Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Zarządzanie Kościołem. Zarządzanie oznacza kierowanie funkcjonowaniem. Dotyczy to społeczeństwa w ogóle, jak również samego Kościoła. Zarządzanie wymaga także organizacji, która umożliwia funkcjonowanie w sposób spójny z zasadami, przepisami, strukturami służącymi wykonywaniu zadań. Zarządzanie wymaga też władzy. Kto ma autorytet do upoważnienia kogoś do wykonania zadań i kto może być upoważniony do ich wykonywania w życiu Kościoła? Różne odpowiedzi na to pytanie prowadzi do różnych form zarządzania Kościołem. Adwentyści Dnia Siódmego stosują przedstawicielski system zarządzania Kościołem. Ideałem jest taki, iż przywódcy są jedynie reprezentantami wspól wyznawców, utrzymując upoważnienie do sprawowania władzy i wykonywania obowiązków. Nie wystarczy wykazać, że system zarządzania Kościołem jest oparty na Piśmie Świętym. Sprawowanie władzy w tym systemie musi być nacechowane wrażliwością na biblijne wartości. Przeczytaj Księgę Dziejów Apostolskich, 15 rozdział i od 1 do 19, do 29 wersetu. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, aby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawując tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkie rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród nas mnie wybrał, abym poganom przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana naszego, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, którzy napisano: potem powrócą i odbudują upadły przybytek Dawida i odbudują jego ruiny i podźwigną go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, na których wezwano zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby wstrzymywali się od rzeczy splugawionych przez bałwana, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają.
gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barszabaszem i Sylasa, zajmującego wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi, bracia braciom pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii i w Cylicji, przysyłają pozdrowienia. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród was zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanym naszym Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swe dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze czynicie. Bywajcie zdrowi. Czego możemy się nauczyć z tego fragmentu księgi w kwestii najważniejszych zasad związanych z organizacją Kościoła i zarządzaniem Kościołem? Jakkolwiek dużo możemy się nauczyć z tych wersetów o zarządzaniu Kościołem, jedno powinno być jasne. Organizacja kościelna musi się skupić w obiegu rozwijania, zasięgu, głoszenia Ewangelii. Z biblijnego punktu widzenia zarządzanie Kościołem jest dobre w takim stopniu, w jakim wspiera misję i ewangelizację. Powinniśmy pamiętać także o tym, że choć Chrystus sprawuje swoją władzę przez swój Kościół i wyznaczonych urzędników kościelnych, nigdy nie przekazał im swojej władzy. To on zachowuje najwyższe kierownictwo w Kościele, będąc głową Kościoła. Kościół wczesnochrześcijański zdawał sobie sprawę z tego, że nie może sprawować żadnej władzy niezależniej od Jezusa i Jego słowa. W Dziejach Apostolskich 15:28 postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Czytamy, że podjęte decyzje musiały spotkać się z aprobatą Ducha Świętego, prawdziwego reprezentanta Chrystusa. Ci, którzy dzisiaj sprawują urzędy w Kościele, powinni zawsze stosować się do tej zasady. Rozważ Ewangelię Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział i wiersz 24-28. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyło się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiedzcie, książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I 23 rozdział, werset 8. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Co wersety te mówią na temat sprawowania władzy w naszym, na wszystkich poziomach zarządzania Kościołem? Na ile jesteśmy gotowi służyć bliźnim? Zastanów się głęboko nad pobudkami przyświęcającymi ci w
w tym, co robisz w kościele, w zborze, bez względu na to, jaką pełnisz funkcję. Jakie są twoje motywacje? Jak możesz je jeszcze bardziej doprowadzić do zgodności z zasadami objawionymi w Słowie Bożym? Dziękuję.